Dziękuję panu posłowi za tę lekcję, ale jednak zwracam państwu posłom uwagę na rzecz następującą. W niektórych wypowiedziach państwa posłów można odnieść wrażenie, że jest podważanie prawa do nauczania religii w szkołach. W związku z tym przypominam państwu posłom również artykuł 2 z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, gdzie jest zawarta treść ślubowania, jaką każdy poseł składał, w której mowa jest o zobowiązaniu się do przestrzegania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa, proszę zastanowić się nad tym, co mówicie, bo będę zmuszony uznać, że jednak powaga Sejmu jest tutaj zachwiana, podważana i wówczas konsekwencje regulaminowe... Proszę państwa, i wówczas konsekwencje regulaminowe będę musiał podnieść. Macie państwo, każdy poseł ma prawo zgodnie z artykułem 16 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak mówiłem, uzyskiwać informacje od organów państwa, instytucji państwowych, jako również są samorządy gminne. One mają obowiązek was informować, oczywiście, natomiast zwracam uwagę na wypowiedzi i na treści, jakie tutaj padają, żeby nie były niezgodne z innymi przepisami. Proszę bardzo, teraz pan poseł Wojciech Pękalski, Ruch Palikota.